Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w grę I Am Future Cozy Post-Apocalyptic Survival. Troszkę sobie wcześniej już grałem, żeby poznać podstawy mechaniki gry. Także skasuję sobie tego save'a i ruszamy. Grę kupiłem na własny koszt, bo autorzy nie chcieli mi kluczyka udostępnić, więc kupiłem ją, bo nie była droga. Zawrotne 60 parę złotych teraz kosztuje. Także nie są to duże pieniądze. Czekajcie, zabiorę kursor myszki. I wygląda na to, że to jest bardzo przyjemny taka gra, troszkę klimatem czy mechaniką nawiązująca do Stardew Valley. Ale nie wiem dokładnie, bo nie grałem na tyle dużo i nie oglądałem na tyle dużo let's playów, żeby być pewnym tego do końca. Okej, Mewa usiadła tutaj na jakimś komputerze. A, to kapsuła hibernacyjna. 6 lat, 6 miesięcy i 5 dni. Okej. Welcome to Eden. Ogórki, żeby dobrze wypoczął. Tylko 6 lat przespał i patrzcie, jak świat się zmienił. No, rzeczywiście bardzo ładnie. Z tego co wiem, idea tej gry jest taka, żeby to była właśnie taka bardzo przyjemna, lekka gra, zrobiona z myślą o tym, żeby się, wiecie, odprężyć, zrelaksować, pobiegać sobie, robić jakieś questy. Mamy tutaj sterowanie takie raczej przyjazne padowi, bym powiedział. Dobra, możemy tutaj, gdzie jestem, co się do cholery tutaj stało, właściwie co do diaska. Hek to można by przetłumaczyć jako tak, że do diaska, czyli to jest takie przekleństwo bez przekleństwa, nie? Bez wulgaryzmu, o. Nie pamiętam, żebym tutaj kiedykolwiek był, chociaż kiedy o tym pomyślę, to naprawdę niewiele pamiętam. Braki w pamięci są popularne po hiperśnie, ale zapomnienie własnego imienia I restored that pod for a long time. Musiałem długo tam siedzieć w tej kapsule. To mi trochę przypomina film Idiokracja, widzieliście go? Bardzo polecam. Gdzie bohater przespał 500 lat w kapsule hibernacyjnej i jak się obudził, to się okazało, że cały świat jest rządzony przez idiotów. O, moja głowa. Czy imprezowaliśmy ostatniej nocy? Co zrobili wszyscy goście? Czy powinienem ich poszukać? Hej, czy ktoś tu jest żywy? Dobra, możemy się poruszać. Tutaj podstawowe informacje. Nowy przedmiot pozyskany. Zabawkowa rakieta. To przytulał ją nasz bohater, kiedy sobie leżał. Tu mamy jakichś wrogów wypisanych. Tutaj mamy sprzęty. A, i możemy sobie zmienić fryzurki i różne inne rzeczy. Aha, i możemy odblokować te. Tutaj widzę, że kolejne są do odblokowania. To fajne. Narzędzia. A, bo my mamy cybernetyczną rękę. Nie? I możemy sobie tą rękę przerabiać. Support. Okej. Construction. Możemy sobie zrobić skrzynkę już na dzień dobry. No to chociaż tyle fajnie. Potrzebny jest wzmocniony młot, żeby to zrobić. Dobra, tutaj potrzebna jest chociaż zardzewiała ta. O, co to jest? Podnieść cybernetyczną rękę. A, dłoń. Okej, teraz możemy... A, to był Bug Scratcher, to była drapaczka do pleca. Pozwala ci nosić ciężkie przedmioty i zbierać zasoby. No dobra. Co tu mamy? Action menu. Okay, chain. A, możemy się tutaj przebrać, możemy sobie fryz zmienić. Chociaż powiem szczerze, że ta fryzura mi się całkiem podoba. Ciuszki. Zostawmy to. Możemy krótkie spodenki mu zrobić. To nawet fajnie wygląda, możemy też go rozebrać. Podoba mi się takie detale, wiecie, że to sprawia zawsze, że gra jest przyjemniejsza. Te spodnie mi się bardziej podobają i butki, te są takie klasyczne, fajniejsze. Te wyglądają trochę zbyt futurystycznie, moim zdaniem. Dobra, ale to tylko moim zdaniem, bo krzaczek podniesiony. Okej, krzaczek, tu jakieś zasoby śmieci. Okej, rozejrzyjmy się. Umieram z głodu, nie jadłem od wieczności. Okej, rzeczywiście mamy tutaj dosyć małe te. Tu widzę lodówkę z wykrzyknikiem. Czekajcie to, zbadajmy. Okej. A, możemy to rozebrać. No. I możemy postawić sobie własne ognisko. A, okej. Nie wiem, gdzie jest najbardziej sensowne. I możemy... Aha, deski są potrzebne. Możemy też sobie zbudować skrzynkę. A to postawmy sobie tą skrzynkę na razie tutaj. Niech sobie stoi. Okej. A, tu są deski. Patrzcie. Jup. Dobra, tutaj jest wykrzyknik w lodówce. Przeczytajmy. Niech mnie ktoś uszczypnie, lodówka na dachu. To nie wygląda jak dach. To wygląda raczej jak pozostałość piętra, na którym byliśmy.
Ale co ja tam wiem, być może po prostu jestem szczęściarzem. Głupie drzwi, wpuśćcie mnie. No dobra, nie ma problemu, zamienię baterię na nowe i odpuśćcie Sezamie. Wygląda na to, że wiem co nieco na temat różnych gadżetów, urządzeń w sensie, nie? Musiałem być inżynierem w poprzednim życiu, bez wątpienia. A? Jakaś paczka, nowy przedmiot pozyskaliśmy. Aha, że co, że nowa fryzura. A, teraz możemy sobie brody zrobić. I pingle można założyć, fajnie. Dobra. A, tutaj możemy rozebrać te rzeczy. Okay. O, dobra. O, jeżynki. Możemy je zjeść. Tak, można je zjeść i głód się trochę odnowił. Sezamie, odpuszcz się, co to było? Myślałeś, że możesz się przede mną schować, baterio? Dość siedzenia, trzeba zbrać się do roboty. Okej, okay, czyli możemy założyć teraz w produkcję baterię. Rany, naprawdę... naprawdę to jest zaprojektowane, żeby rozmawiać z nieożywionymi przedmiotami. Obudźmy to i zobaczmy, co jest w środku. Pobudka. Cześć, makaroni. Wracamy... do akcji, szefie. Okej. Bohaterowi wydaje się, że ma halucynację, że rozmawia z lodówką. Czy to sarkazm? Dobra, przewijmy sobie niepotrzebne dialogi. Okej, kim jestem? Zapytajmy się. Twoja twarz wygląda znajomo, szefie. Jakieś szanse, że... byłeś w jakimś popularnym programie kulinarnym. Jestem słaby z twarzami. Receptury są łatwiejsze do zapamiętania. Czy masz tą rzecz, tą amnezję? Czy to jest amnestia? Nie pamiętam. Nie pamiętasz jakichś dowcipów ostatnio, nie? Dobra, zobaczmy. Co to za miejsce? To jest Kosmopolis, dziecino. Najlepsza stolica na świecie. Co tu się stało? Mówiąc szczerze, szefie, nie mam z tym nic wspólnego. Na pewno kawa nie była najlepsza, ale... Masz na myśli flooding. A, bo tutaj jest zalana woda, widzicie? Że podniósł się poziom mórz. Wygląda na to. Okej. Okay. Gdzie są wszyscy ludzie? Nie wiem. Nie miałem przeglądu od 6 lat. Okej, kto tu żyje? No dobra, to zobaczmy. Okej. Tutaj możemy sobie zajrzeć do lodówki i mamy tutaj butelkę wody, którą możemy sobie zabrać, dobra? I możemy sobie ją wypić. Dużo nam to nie dało, ale zawsze coś. A możemy tutaj sobie naprawić... z tą drabinkę, dobra, czyli będzie trzeba poszukać teraz piły, bo teraz to, co nas najbardziej blokuje, wygląda na to, że w tej grze tak jest, że będą nas najbardziej blokować na kolejne, między innymi, narzędzia, że żeby móc gdzieś się dostać, ktoś tu wstawił bramkę blokującą dostęp do części na dachu. Zastanawiam się, co tu się schowało. No właśnie. O, to jest jakieś nawiertło potrzebne, także wygląda na to, że będziemy ograniczani dostępem do dalszych regionów właśnie za pomocą narzędzi, których nam będzie brakowało. Grzyby wyglądają z pewnością smakowicie, ale są trujące na surowo. Lepiej będzie je ugotować w ognisku, no właśnie. Także musimy sobie tutaj powrzucać te niepotrzebne przedmioty, bo butelkę w sumie bym zabrał. O, kolejna płyta. Potrzebna jest chyba do skrzynki. O, coś tutaj mamy. Jest, udało się znaleźć piłę, wygląda na to. Okej, okay, co, możemy teraz... Tak, zardzewiała piła. I teraz będziemy mogli się pozbyć wszystkich tych śmieci, które tutaj leżą dookoła. Jak widać, jest ich całkiem sporo. Tutaj jest potrzebny młot, a tu...
kolejna pusta kapsuła na dachu. Być może tutaj na dachu ktoś inny będzie jeszcze żywy. No właśnie, dobra, będziemy musieli... Jak widzicie, tutaj ten dach jest całkiem spory i tutaj dużo się dzieje, więc będziemy musieli sobie po kolei sprawdzić wszystkie dostępne obiekty i przeszukać to. Tak się zastanawiam, po co oni zrobili ten pasek postępu przy piłowaniu, bo to trochę jest niepotrzebne akurat. Mi się wydaje, że wystarczyłoby, żeby przytrzymać przycisk, żeby to uruchomić, no ale trudno się mówi. Co tu jest napisane? Milkshake za 3,75 i cappuccino za 2,95. No to całkiem nawet niezła cena. I nawet jak w dolarach. A, co to jest? A, jakieś plakaty. Nie, ulotki. Ej. Okej. Okay. A, i teraz spanko. No dobra. Wyśpimy się. I rano musimy w takim razie wysprzątać całą okolicę ze śmieci wszystkich. Okej, okay, wypoczęliśmy, ale teraz brzuszku burczy. Okej. Okay. Teraz możemy sobie coś ugotować. Potrzebujemy tylko liści sałaty do tego. No dobra. To w takim razie lecimy dalej z eksploracją terenu. Przy okazji będę wycinać i wyburzać wszystko, co się da. A skrzynka uruchomiona. Możemy sobie tutaj przerzucić niepotrzebne przedmioty, na przykład biomasę, złom, węgiel, plastik, papier, kwiatki. Dobra. A resztę rzeczy, widzę, mamy bardziej jadalnych. A, tu jakiś pasożyt jest. Dobra, musimy go zdjąć. I dostaliśmy corrosive slime, czyli korodujący... powodujący korozję ten szlam. Okay. Dobra. To w takim razie wrzućmy tutaj kolejne rzeczy. Butelka może nam się przydać, jak znajdziemy jakąś wodę, także na razie niech będzie w plecaku. O, co to? Podnieś jakieś ziele. O, oparzyło. Nie ma możliwości pozbyć się tego ziela bez dotknięcia go. Co to utknęło w tych gałęziach? Wygląda jak kanister. No dobra, podejdźmy do tego. Kliknij prawym, żeby to wyekwipować i dostać się do panelu. Okej, okay, czyli możemy użyć tego jako... etykieta na sprayu mówi, powstrzymaj zielsko. Wydajna metoda walki z zakażeniem, w sensie, wiecie, chwastami na przykład. Szybko i bezpiecznie, nie celować w oczy. Czyżby to była nasza pierwsza broń w tej grze? Jestem pewny, że możemy z tego zrobić jakiś spray na warsztacie. Okej, gdybym miał jakiś warsztat. Tu jeszcze coś leży? Możemy podnieść, co to było? Aha, pigment, dobra. Czyli co, możemy do tego użyć teraz? A rzeczywiście, patrzcie. A? To jeszcze się tutaj pojawiło w takim razie dziadostwo. Wygląda to, że w nocy będą nas prześladować te roślinki i rano będziemy musieli je sprzątać. Okej, tu się coś dzieje. Most prowadzący do następnego dachu jest zawalony. Zastanawiam się, co tam jest. Nie uda mi się naprawić mostu szybko, zajmie to trochę czasu, ale powolne slow and steady wins the race, czyli powolnie, ale stabilnie wygrywa wyścigi. 5 desek potrzebujemy. Dobra, to sobie zaraz te deski będziemy znosić, tylko posprzątam jeszcze tutaj dalej. No tutaj jak widzicie, pełno śmiecia różnego jest, które można podnieść. Non-reactive injector required, czyli jakieś narzędzie jest potrzebne, a tu piła do metalu, dobra. Tutaj. Co tam, co do diabła jest to tam na górze w tym zamontowane? Jakiś rodzaj wojskowej technologii? Albo jakaś przekomplikowana rosnąca lampa? O kurczę, za szybko skasowałem, nie doczytałem. No trudno. Dobra, spróbujmy skasować też i tą roślinkę. Chyba to nie zadziałało. Dobra. To nie będziemy w takim razie już ingerować. Dobra, ostatnia deska i... co?
teraz musimy tutaj dostarczyć 10 gwoździ i kolejnych 7 desek. Kurczę! Pokiereszowało ich chyba. Dobra, dostaniemy. Dostarczymy, nie? O, lodówka coś chce. Nie sądziłem, że to będzie kiedykolwiek rozmowy, że będzie... Nie sądziłem, że będę musiał to kiedyś powiedzieć, ale jest to konserwencja, która... rozmowa, której nie może czekać. Chwasty się wszędzie rozeszły, powyrywa je do... z korzeniami, szefie. No to już to zrobiłem. Okej. Okay. Mamy coś do żywieniowego do zostawienia? Nie. A, możemy zjeść te kwiatki, patrzcie. To mamy jeszcze w lodówce takie. W skrzynce raczej. To zjedzmy sobie te kwiatki w takim razie. Okej, okay, dużo to nie dało, ale zawsze coś. O, ślimak się tu pojawił. O, i drzwi się otworzyły. Bardzo fajnie. O, można to podnieść. A, i można to opuścić. No dobra, to niech sobie tutaj gdzieś to leży. I co tutaj się dzieje? Zobaczmy. O, patrzcie, jak nagle dzień nastał. Co to jest? Ktoś zostawił tutaj jakiś miły plecak. O, ma to moduł głosowy w środku również. Co to jest? Plecak. Żeby rozszerzyć plecak, kliknij na ikonę plecaka, czyli za pomocą kliknąć na sam plecak albo i. Okej, okay, żeby dostać się do planu dostępowego. Żeby zwiększyć pojemność, trzeba odblokowywać moduły. No, a, i tu jest ten plecak. I gdzie jesteś, plecaku? Mogę w ciebie jakoś kliknąć? Nie, a jak wcisnę i? Aha, to się w ten sposób po prostu robi. No dobra, dobra, to już wiemy. Nowy przedmiot. Jakaś pocztówka. Kosmopolis. O kurczę. Trochę mi się z Nowym Jorkiem to Kosmopolis kojarzy. A jak już tutaj widzę coś, co wygląda jak schemat. Nowy blueprint odblokowany. Donica, okej. Okay. Garden bed. Aha, i tu mamy zadanie do zrobienia. Dobra, to sobie zostawię to otwarte. I wygląda na to, że musimy sobie ten odblokować dalej. No. W plecaku coś już mamy? A, już mamy. Fertilizer jest potrzebny do zrobienia tych. O, co to? O, okej. Okay. Okej, okay, takie w stylu tego. To jest Car Mechanic Simulator, nie? Że musimy rozkręcać śrubki i podobne rzeczy. Swoją drogą muszę kiedyś sprawdzić, jaka firma wydała tą grę i ją wyprodukowała. Znaczy, z tego co wiem, to wydała tą grę Devolver, nie Devolver, Tiny Builds, którego możemy kojarzyć z tego. O, to się otwiera. Coś tu jeszcze można z tego... A, nie. Tiny Builds, którego kojarzymy z Graveyard Keepera. Okej, okay. Zbierz wszystko. I czas chyba wrócić do tej. Tu musimy to dobudować, żeby można było to otworzyć. Potrzebne są części. Możemy dostarczyć już jedną, ale potrzebujemy jeszcze dwóch transformatorów. Okej. Okay. A tu co mamy? Podnieś wiadro. Okej, okay. A to? Użyj windy. Przenosimy się do jakiegoś nowego miejsca. Bardzo fajnie. O, woda! Woda to było coś, co nam brakowało. Czy możemy tutaj action menu? Dobra. Okej, woda napełniona. Tylko to jest woda, słona woda. I musimy użyć ogniska, przygotować ją, żeby... bucket already full. Okej, dobra. To już jest pełne. Dajmy sobie tutaj, zróbmy miejsce. Czy tu jeszcze jest coś przydatnego? Tu jest jakiś wykrzyknik. A, możemy sobie łowić ryby. Patrzcie, zupełnie jak w Stardew Valley. Dobra, tu kolejną wodę można nabrać. Dobra, chyba musimy wrócić już na górę. Użyj windy. Dobra. Ciekaw jestem, że z tego plecaka, którego używa nasz bohater, zrobili taki logo z jakimś funkcją pomagania nam i
latania wokół nas. Ciekawa opcja, ciekawa funkcja z tego jest moim zdaniem. Dobra, zbudujmy sobie teraz ten garden bench. A, i możemy workbench też sobie zbudować, patrzcie. Dobra, to ustawmy sobie tego workbencha tutaj. O. Co on potrzebuje? Construction panel. Potrzebujemy plastiku i jednego metalu. Okej, okay, to jeden metal widziałem tutaj. Ha. Ha. Muszę przyznać, że bardzo sympatyczna jest gra ta. Rzeczywiście daje takie... Na początku tego typu gry zawsze są strasznie powolne i niewiele się dzieje, ale z czasem na pewno będzie można zrobić dużo. Okej, okay, kabel elektryczny, żeby zrobić transformator. Możemy sobie zapisać go w ten sposób. Dobra, i... Mamy scrap metal, nie mamy niestety tego, co potrzeba. Okej. Okay. Lodówko, otwórz swoje te podboje. Dobra. Ogień, musimy wodę sobie ugotować. A, tylko tu pewnie jakieś paliwo jest potrzebne. Dobra, gdzie są tu jakieś deski? Są. I teraz, czy możemy wodę przygotować? Tak, jest. Raz, dwa, trzy. A, już? Tak szybko? Myślałem, że będziemy musieli poczekać. I wiadro. Przygotowane. Dobra. Teraz możemy się tego napić. Split stack. Nie chcemy splitować. Aha. Nie wiem za bardzo, o co z tym chodzi. Myślałem, że wodę można wypić, ale wygląda na to, że chyba nie. Dobra. I tu jeszcze mamy możliwość zbudować sobie ten garden bed. Możemy dwie sztuki zrobić. Bo akurat jest takie pojedyncze miejsce, to pomyślałem sobie, że tutaj sobie to wstawmy. I tu potrzebny jest jeden fertilizer. I jedna deska. Dobra. Z deską nie powinno być problemu. Sobie zaraz wyprodukujemy tu deski. Okej. Okay. Tego storage jest tam bardzo ciekawy, ale wygląda na to, że tam się na razie wejść nie da. Okej. Okay. I możemy tutaj, widzicie, coś posadzić, ale trzeba to podlać. Okej. Okay. Monitor status roślin, żeby sprawdzić ich potrzeby. Dobra, tu mamy jakieś nasiona. Defending structures. A, okej, czyli musimy stawiać pochodnie, żeby te ślimaki nie przychodziły w nocy i nam nie zjadały upraw, okej. Blueberry seed, nitrum seed, lettuce seed. Okej, weźmy sobie sałatę, posadźmy tutaj. Jak to posadzić? Okej, w ten sposób, czyli trzeba wziąć do ręki i ten. Możemy zrobić jeszcze jeden garden bed, bo mamy tych nasion dużo więcej, nawet bym zrobił więcej tych. Wstawmy sobie tu jedno. Nie da się tego jakoś tak szybciej zrobić, bo ten fertilizer mamy jeszcze jeden, nie? Także weźmy sobie deskę, tak, i tak, i zbudowane. I tu bym, wstawił jakieś inne nasiono, na przykład ten grzyb. Dobra, do ręki trzeba wziąć i posadzić. Przy czym on będzie rósł tylko w nocy, widzicie? Więc to jest ważna informacja. A, odłożyć. Okej, okay, bo tutaj się wejść nie da. A, możemy... Aha, to jest dron jakiś rozbity, ale musimy go rozebrać. Nie mamy możliwości go naprawić na przykład. Fajnie by było, gdyby do tego storage się dało wejść. A tutaj? Jestem EcoMate robotem, zaprojektowanym, żeby pomagać w ponownym użyciu zasobów. Połóż resztki jedzenia na odbiorniku, żeby pozyskać produkt. A, i możemy kupić od niego jakieś rzeczy, zobaczcie. Możemy kupić u niego czajnik na przykład. Nie masz potrzebnych przedmiotów. A, i tutaj widzicie, są ceny chyba, jeśli dobrze rozumiem. Czyli 10 grzybów da nam kurtkę lepszą. Jak złowimy ileś ryb, dostaniemy nawóz. No nie mówcie mi, że znowu mechanika z rybami, no. Jak ja tego nie lubię. Chodzi mi o to, że w wielu grach tak jest, że twórcy gier spowalniają w jakiś sposób rozgrywkę, na przykład przez dodanie konieczności wykonania jakiejś czynności, jak na przykład łowienie ryb. I że dopóki nie złowimy jakiejś określonej ilości konkretnego gatunku ryb, to nie pójdziemy dalej. I wygląda na to, że tutaj tak właśnie jest. Dobra. Musimy rozstawić pochodnie. Czy możemy zbudować jakieś pochodnie? Nie, ale tam było napisane, że światło odstrasza te ślimaki. Więc jeśli byśmy wstawili sobie ognisko, tutaj, a nie tutaj, tak jak było do tej pory, to powinno rozwiązać nasz problem, nie?
Szkoda tylko, że nie można więcej niż jednej deski naraz podnieść. A spróbujmy, może się da więcej. Nie, nie da się. Tak? Czekajcie, podejdę bliżej. Na pewności. Nie. Czyli trzeba ganiać w to i z powrotem. Okej, wycinam tutaj przejście i wygląda to, że chyba... A nie, nie możemy już dalej przejść, dopóki nie zdobędziemy kolejnych narzędzi. Dobra, plecaku, czy masz coś przydatnego? Wrzućmy sobie to tutaj. A, miałem jeszcze podlać, zupełnie zapomniałem, miałem podlać krzaczki. Dobra, to muszę wrócić. Dobra, potrzebujemy kilka tych transformatorów, a je się robi z kabli elektrycznych. Sprawdźmy w takim razie. A, dwa kable, jeden transformator. Czyli nas to trochę nie urządza, ponieważ tych kabli mamy tylko dwie sztuki. Mieliśmy dwie sztuki. A potrzebujemy tych transformatorów całkiem sporo tutaj. Jeszcze jeden. Dobra, to przynajmniej część dostarczona. Wygląda to, że będziemy musieli poświęcić teraz trochę czasu na łowienie ryb. I dopiero wtedy będziemy mogli pozwolić sobie na odblokowanie kolejnych rzeczy do zrobienia, bo chyba już wszystko tutaj przeszukałem i teraz wszędzie gdzie chcemy moglibyśmy się dostać, jesteśmy zablokowani, bo potrzebny jest właśnie ten unpressurized injector required, jest napisane, nie? Czyli potrzebny jakiś niesprzężony tryskiwacz, cokolwiek to jest. O co z tą rośliną tutaj chodzi? O, w końcu roślince brakuje wody. Podlejmy ją w takim razie. I idziemy spać. A rano spróbujemy odblokować kolejne rzeczy w grze. Ja, wygląda na to, że tutaj głodniejemy i nic nam nie daje, że śpimy w nocy. Także plan jest taki, że... O, patrzcie, otworzyły się te rośliny i zniszczyły mi uprawy. Nie. Bo to te ślimaki. One się zamieniają w te rośliny wstrętne. Tak wygląda łowienie ryb. I co? Fish without bait. Aha, dobra. Możemy ogon tych robali założyć jako przynętę. Da? Okej. Okay. Mechanika łowienia ryb wygląda, jakby ktoś bardzo starał się nie odtwarzać tego, co było w Stardew Valley. Rozumiecie, o co mi chodzi? Na zasadzie, że musimy zrobić mechanikę łowienia ryb, ale nie możemy zrobić dokładnie tego samego, co było w 100 innych grach tego typu wcześniej, nie? Więc zróbmy coś innego. Dobra, skończyły nam się przynęty, ale możemy tutaj... A, właśnie, udało się coś złapać. Tu jeszcze są przynęty. Dobra, wracaj do łowienia. Bo w brzusiu burczy. A to jest przynęta sztuczna, więc pewnie inne ryby będziemy z tego tym łapać. No, rzeczywiście. A teraz wrzućmy to. Muszę przyznać, że przynajmniej bardzo taka sunken trust. Spróbujmy te śmieci wyłowić, zobaczymy co się złapie. Bardzo sympatycznie się w to gra jednak mimo wszystko. Spodziewałem się, że będzie troszkę mniej przyjemne, że tak powiem. Bardziej nudne. I tak samo łowienie ryb tutaj jest dużo przyjemniejsze niż w wielu grach tego typu. Dobra, tu już się znudziłem. Chodźmy gdzieś indziej. Czy to można gdzieś to podnieść? Nie. Wodę... Nie. Dobra. Wracamy na górę. Okejo. Ugotujmy te ryby. Może uda się coś ciekawego zrobić do jedzenia, bo nasz bohater jest bardzo głodny. Zobaczmy. Cutting board. Dobra, to rozumiem, że tutaj to... Nie. Nie, coś źle kliknąłem. Jeszcze raz. A, dobra. Musimy... Tak chyba zrobić. Fileciki. Dobra, to robimy fileciki. Oj, ikra się jeszcze trafiła, patrzcie. Okej.
tutaj plastik jest. Nie mogę nic z nim zrobić niestety. Możemy zrobić coś takiego. A, to jest storage. Ok, czyli to będzie sobie tutaj leżało. Coś jeszcze mamy? A, mamy jeszcze te rybki. Założę się, że błyskawicznie będą się psuły te rzeczy. Dobra. Empty pot. Tu mamy garnek, do którego możemy coś wrzucić. Zgaduję, że jak zrobimy sobie coś takiego... Nie, a jak zrobimy coś takiego, też nie. Olej rybny. Naucz się. Dobra. Odblokowaliśmy recepturę na to. Okej. Okay. Możemy sobie wyprodukować. Patty. Patty to jest coś w rodzaju kotleta. W tym przypadku rybnego. Dobra. Na przykład ten kotlet, który do burgera się wkłada, to się nazywa patty. I proszę bardzo, na jedzenie i na picie. Resztę rzeczy nieugotowane już rzucę do lodówki, żeby mi się nie zepsuły. Tu jest biomasa, którą też można jeść, ale sobie to odpuściłem. Szybko przejrzymy jeszcze tutaj, co możemy tutaj zrobić. Ten spray, zobaczcie, że można zrobić ze złomu i dwóch tych kawałków szlamu. Złomu nam akurat nie brakuje. Właściwie możemy zrobić take all. I sobie tu możemy podejść i mamy rozpuszczalnik, ale rozpuszczalnik mamy. Electrolytic solution. O, jest. Electrical cable możemy wyprodukować. Patrzcie. Dobra, to jak zrobimy sobie miejsce w plecaku, to będziemy mogli to podnieść i będziemy mogli wyprodukować ten transformator, którego nam brakuje, i odblokować sobie przejście do następnego regionu. Yay! Patrzcie, jak fajnie, tak szybko. No. Yay! Smart Tower, czyli że co, bystra wieża? Inteligentna wieża? To ma tak wiele zastosowań. Może być używane do kontaktowania się z innymi przetrwańcami albo wysyłać drony na ekspedycję. Okej, to brzmi interesujące. Ktoś próbował to naprawić, ale udało im się tylko pogorszyć sytuację. Zastanawiam się, czy nasz nieszczęśliwy ekspert, pechowy ekspert, nadal jest w jednym kawałku. To wygląda na to, że mamy jakiegoś kogoś, kto próbował to naprawić. Pogadajmy. A nie, to robot jest. To ty, panie, obudziłeś się po tych wszystkich i ty kod uszkodzone. Kim jesteś, albo czym? Czy jesteś ranny? Co się do diaska stało? Tak wiele pytań, a mój czas się kończy. Nie będę w stanie na nie odpowiedzieć wszystkie. Nie pamiętam zbyt dużo, a rozumiem jeszcze mniej. Tak, w takim razie wybieraj swoje pytania mądrze, panie. Kim jestem? Niestety nie jestem w stanie tego wykombinować. Mój panie. Ślad prowadzi do Unicorp Head Office, czyli głównego biura Head Office. To jest mega korporacja, dla której prawdopodobnie pracujesz. Okej. Okay. Aktualnie jedyny sposób, żeby się tam dostać, jest na dronie na przykład. Kim jesteś? Nazywam się po prostu kompilacją usuniętych cyfr. Kolejny zapomniany sygnał. Ojejku, jak poetycko i patetycznie. My, androiny, zawsze robimy różne prace. Ej. No dobra, to się rozgadał chłopak. Wygląda na to, że się wyłączył na dobre. Nie wygląda na to, żebym wiedział, jak naprawiać androidy. Nie sądzę, żeby był prosty sposób na to, żeby biedaka naprawić. Co to jest? Wygląda to, że Android używał moje narzędzia, injektor, czyli ten wtryskiwacz, jak rękawiczkę. No, nareszcie! Pozwala ci zbierać płynne zasoby. No i fajnie, wreszcie. Będziemy sobie mogli w kolejnych odcinkach już przeszukać całą resztę.
tak jak mówiłem, zostawimy sobie to na następny epizod. Mam nadzieję, że się gra wam podobała. Chciałem sobie w nią chwilę pograć. Będziemy ją sobie przeplatać z The Long Dark i z Satisfactory, żeby było ciekawiej. A o, patrzcie, sałata. Będziemy mogli sobie ugotować jedzenie. Super. Bo tam jest jedna sałatka do zrobienia, do ugotowania. Dobra, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie łapka w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!